Arek, przywitaj się ładnie. Siemano. Widzicie, co tutaj robimy może? Czy nie widzicie? Teraz będzie widać lepiej. Słabe światło. Będziemy wymieniali łożysko na mocarni w John Deere 975. Szukaliśmy w internecie, niestety nic nie ma na ten temat. Używamy ściągacza własnej produkcji na... Wzorowaliśmy się na ściągaczu od Bizona, ale od Bizona nie pasuje, bo inaczej trochę tutaj jest to zrobione wszystko, bo tulej jest taka i trzeba było większą rurę zastosować. Zrobiliśmy tak, jak widzicie, na razie może słabo, bo z boku tutaj stoję, ale widać, że działa ściągacz. Zastosowana rura od wysypu, od tego, od zbiornika, od silosu. Nakrętka od czegoś tam, nie wiadomo od czego, stworzeń, i tutaj nakrętka w środku od zaczepu, od MTZ-a chyba. Parę płaskowników, śrubek i działa. Tak, teraz udar. Pokazujemy to. Nagrywamy to dlatego, żeby pokazać innym, jak to robić, żeby później się nie męczyli albo nie wiedzieli, że coś, jak coś zrobić, albo źle robią. A chyba się udało, bo ściąga się to, więc tylko jedyny minus to za krótki trochę ten stworzeń i trzeba będzie później coś podłożyć pewnie, żeby to dalej się ściągało. A na razie idzie. No czemu nie? A nie wolny trochę. No kręć. Nie, jak on nagrywa, nie kręci. Idź ty. Nie wyrażam na tych, Rodo. 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 Dobra, to zamożemy twój głos i a czemu się kto kręci od góry do... od dołu do góry, ty? Ja. Bo od dołu do góry to dobrze kręci, nie? Od góry... On kręci od dół, od góry do dołu. Nie, od dołu do góry. On kręci od góry do dołu. Jak? Teraz już nie. Teraz, tak, teraz już dobrze kręcisz. Fachowiec w końcu. Kręcę. No teraz wejdzie. No bo już schodzi. Nie wiesz. Dwa dni walki. A 5 minut roboty było dzisiaj. Jeszcze. Bo krzywo jest, nie? Co krzywo? Nie jest krzywo? Już końcówka myślałem, że już... Nie, jeszcze. No to troszkę krzywo, bo to tyle rur. A jednak się nie udało, widzisz? A to on wczoraj popsuł ściągacz. Gdzie ja? Tak. Ty wlazłeś na górę, się dorwałeś. I trzeba było go zreperować dzisiaj. A właśnie, to teraz będziesz obciążony kosztami. Urwaliście? Coś? On urwał, tylko dotknął. No szczęście, że to się... Starczy? Starczy. Chyba. Kurwa, ramię wylatało. Mnie to w nocy plecy bolały. I Paweł, wypowiedz się na temat prasy. Praca jest następująca, że jest praca. Ewidentnie. Patrzcie, tutaj jest ściągacz przerobiony, bo się tamten zepsuł trochę gwint. Ten się wykręci. Mianowicie tutaj się wykręci, no później przynajmniej. A z tamtego nie wykręcisz, ale tu widać. Tu jest, no po prostu drobny gwincik się zepsuł. Trochę poszło, no ale cóż. Chociaż zruszyło się. Na przyszłość dla tych, którzy będą szukali, to będą wiedzieli, że jak to zrobić i czym to zrobić. Tu jest pręt, nie wiem jakie to, 30 chyba, wzmacniany. Gwintowany pręt, gdzieś jest on. Do którego miejsca? No prawie do końca. Tutaj jest w środku kuleczka, która się kręci. To z firmy Wolecku nam dorobili dzisiaj. Całość. Jak to mówi Mateusz z Birki Grage? Gwinsztanga. Tak. Na klucz 55. Stukane co obrót. I zeszło, ale męczyliśmy się z tym niemiłosiernie.
Tutaj flansza była dorobiona, tak jak wcześniej mówiłem, przeze mnie. No, taki ściągacz można zrobić za jakieś, ja wiem, ile kosztowało. Pręt 116 zł z 4 nadkrętkami, ale połowa pręta poszła. No i plus jeszcze... Żanka, co tam masz? O kurde. Dzisiaj na obiad mamy cukinię. Dietetycznie. Te. Połowa tego pręta poszła na to właśnie, na ten ściągacz, drugi został, druga połowa jest jeszcze rury, kawał flansza, no i tak to wygląda, taki ściągacz. A tu teraz dobraliśmy się do dalszej części i znowu mamy jakiś problem. Houston, mam problem. Tak, łożysko jest. Przydałby się ktoś silny, niekoniecznie mądry. Czasami mądrzy. Tak. Chwilę. Dobra. Taki będzie vlog shot na temat naprawy. Albo shock vlog. Tak. Szok. Szok to wczoraj był, dzisiaj plecy bolały. Poszło coś? Jak ja opuściłem. Kręgosłupie poszło. Tak. Nie, już ściągnąłem, ale nie pokażę wam, jak to zrobi. No, był taki filmik, jak chłopaki mówią. Pokażemy gdzieś wam, szukaliśmy. Ale... A my pokażemy tak, tak na oko. Nie no. Żeby to obudowę ściągnąć, to jeżeli byłoby rozwalone łożysko, to nie ma problemu żadnego. Ale tutaj było prawie, w miarę było, ale już było do wymiany. Było kompletne. No. Było kompletne, kulki były w środku i żeby to wyciągnąć, to my sobie po prostu... Żeby nie szlifierka i próbę. Żeby nie szlifierka, tak. Tutaj, tak jak widzicie, w tym miejscu już troszeczkę zebrało, ale no, to nic nie będzie przeszkadzało w dalszej pracy. Tutaj ściąłem. Tak. Tutaj ściąłem szlifierką po prostu, żeby kulki sobie mogły wyjść, ale nie tak hop-siup było. Patrz, bo trzeba. Pierwszy raz na filmie nie pokazuję palcem. No bo palcem nie wypada. Bardzo was wszystkich przepraszam, że pokazuję palcem. Tak. Nie no, mów, dobrze ci idzie. Wybiłeś mnie z tropu normalnie. A ty wybiłeś łożysko. Wybiłem, tak. Ściągnęliśmy z jednej i z drugiej strony reski, znaczy się najpierw z tej strony zewnętrznej. Rozwaliłem wianek cały, tutaj co był. Później tutaj szlifierką obciąłem. Wybiłem drugi ten pierścień. Podwójny w sumie on jest. I chłopaki taką małą rurą, dwumetrową, do dołu naciągali tą oś. Nie mocno, nie było mocno naciągane, po prostu żeby kulki tutaj można było powyciągać, powyciągałem kulki. Czyli dwa razy 50 kilo, to gdzie tam zacznęło? No sznurek, no. To co pakuły, czy nie? Tak jest. I teraz musimy jeszcze wyciągnąć to, ale to już jest najmniejszy problem, tak myślę. Nie? Szlifierka, jak nie pójdzie ściągać, to szlifierka, a pewnie będzie najpierw szlifierka. Ale już mamy wszystko pościągane praktycznie, trzeba to teraz ładnie wyszlifować. Znaczy papierkiem ściernym zjechać tutaj. Prezes pojechał do... Tak, prezes pojechał po nowe łożysko i może dzisiaj jeszcze to... Znaczy będzie, myślę, że działało, jeżeli łożysko będzie pasowało i wszystko. Jak tam ludzie poddają przyczepy, to może się pojechali kosić. Tak, pszenicę. Bo chcemy skosić, mamy już ona... Trzeci dzień dzisiaj bez deszczu, także myślę, będzie już dobra wilgoć, no? Będzie. A ty pojedziesz do skupu. Ludzie koszą. Koszą ludzie. A my stoimy, bo się zachciało łożysko na mucarni. Tam za tamtą mieszanką. Bajzon. Ale jechał. No, a szwagier to. Czy gdzie hoselata? Trzeba było kupić bizona, to byś się tyle nie pierdzielił, byś miał i wychodziło. Trzeba było nie słuchać, że trzeszczy, tylko jechać dalej, nie? Nie, wszystko, ale bizon to bizon. Tak jest. Się naprawi, będzie chodziło. Trochę nam to z tego. Pracę spowolniło we żniwach. Ale nic. We żniwach, no. I co? Później jak się skosi, to co trzeba będzie robić? Dożynki. Pić. Nie, co ty? Nie o to mi chodziło. Też. Pas ten tutaj jest. Mamy nowy. Trzeba będzie założyć go. Łańcuszek też. A ten łańcuszek, zgadnijcie, ile kosztuje. On ma metr chyba 15 długości. Oryginalny. Ja strzelam 23 zł 50 groszy.
Nie, to jest 2,50. Nie, 217. Czy 209. Ponad 200 zł, ale będzie nieoryginalny, będzie kupiony 5 metrów, bo takie sprzedają i kosztuje on 120 zł. To się dołoży jeszcze z 3 takie zębatki, tak. To potrójny łańcuch się zrobi. Ewidentnie. Gorzej jak my to złożymy, a dalej będzie waliło coś. Nie no, nie będzie. Dobra, kończymy na razie, zdejmujemy to i... A, czyli do domu. Tak. A prezes już chciał tutaj więcej rzeczy rozebrać, żeby tą obudowę wywalić. Ale dobrze, że się go nie posłuchaliśmy, a on pojechał po łożysko. Nie? Pewnie, że tak. Tak. Ewidentnie. Dobra, idziemy coś zjeść. Dzisiaj piątek, to będziemy cukinię, to żona to niosła wpierdzielać. Co mam pokazać? No najpierw tu pokaż. Widzicie? Takie już ładne. Takie ładne. Smażę nawet trochę. Się mówi takie, nie takie. Dobra. I ten, o. To pasuje nawet. No dobra, zabieraj to. Ten luz się zniweluje. Tak. Wyciągnęliśmy, teraz nowe zapodaliśmy. Nasmarowane, weź to Marek, tu na początku jest jeszcze trochę lipa, bo wiem, jeszcze jest skropowatość, to będzie troszeczkę ciężko wchodzić, bo później jest gitara. To jest lokowanie produktu. Lokowanie produktu. Agrolider bezodpłatnie. No. Zapraszam, w Giżycku jest taki sklep, my się w nim zaopatrujemy. Są dobre ceny, rabaty, no i dobry towar, nie? Tak, tak więc my się bierzemy za pracę. Na hasło rola.pl dostaniecie w gratisie paragon. No. Wszyscy jakieś rabaty dają, nie? Wiesz, kody. No tak, pewnie. Nie. Dobra, wbijamy to i dzisiaj jedziemy jeszcze kosić, nie? Co nie? To nie. Prezes idzie. Dobra. Szybko koń, bo prezes idzie. Dobra. I właśnie ją tak powiem. No i patrzcie, jak to ładnie teraz chodzi. No, Arek, zademonstruj. W sekundę wsadził. Mogło tak od razu? Ściągaliśmy 2 dni. Wczoraj się bawiliśmy, dzisiaj się bawiliśmy. A tu tak ładnie poszło. Jak zostało oczywiście wyczyszczone. Konkretnie szczotką. I nasmarowane. I nasmarowane. I papierem. I papierem. Paweł też tam. Palcem jakim? To jest palec grzebalec. A to jest palec pomagalec palca grzebalca. No i tak trzeba było, no wiadomo jak. Ruchem posuwisto zwrotnym. O to. Ewidentnie. Mówiłem, że 2 godziny nam to zajmie i będziemy jechać w pole, ale jeszcze nawet godzina nie minęła, także idzie nam to nawet całkiem dobrze, więc pojedziemy. Dzisiaj może jakąś próbę zrobimy. Przyczepę mamy na pszenicę. Pszenicę? Tak. A jutro pewnie w mieszankę. Jutro pewnie nie wiem, pewnie pszenicę trzeba będzie, ale chyba, że dzisiaj się skosi, ale nie wydało. Zależy, jak to będzie szło. Co nas kupiedzie? Ty jak to? Sam. No, jutro. Dobra. Nie ma czasu na nagrywanie. Lubimy i jadzim z koksem. No i udało nam się wymienić te nieszczęsne łożysko, które jeszcze mogło chodzić, ale lepiej, żeby zmienić niż później stać w trakcie roboty, a i tak teraz mamy trzeci dzień bez deszczu, tak więc można wjeżdżać. Mamy godzinę pewnie zaraz, nie wiem, 19? Pół do? Dokładnie 18.42. 18.42, także na 19 będziemy na polu, skosimy. Ile skosimy? Tam 2.20, tak 2 zostało. 2.27, ale gdzieś około 2 zostało, bo tu nakoszone gdzieś z 800 kilo było może. Cholera wie, no ile jest? 2 bite na pewno jest. Zobaczymy, jak to będzie szło. Tam jest ciekawe zboże, specyficzne. Miał być szybki odcinek, wyszedł troszkę dłuższy, ale przynajmniej jakby ktoś szukał, to już wie, jak to ogarniać, chociaż... Możemy wysłać zdjęcie ściągacza? Tak, możemy wysłać zdjęcie ściągacza lub namiary, jak go zrobić, albo cokolwiek. To na to nie patrzcie, bo to później łożysko ściągane było. To też taki... ściągać, ale widzicie, ściągać do Johna musi się i się różni niż ten, co do Bizana mieliśmy. Dobra, ja tu już kończę, bo tu nie ma czasu. Widzimy się w kolejnym odcinku, może nie takim zwariowanym jak ten i śmiesznym. Na razie, cześć.